Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a dzisiaj zaczynamy sobie odcinek z Płaszczowej Północ do Opoczna. Południe, to znaczy nowy scenariusz ma na sprowadzić do Radzic PZS. I tam będziemy kończyć. Ja niestety tutaj zacząłem od hamowania niepotrzebnego. Miałem problemy z dźwiękiem. Tak to niestety wyszło. Jedziemy sobie Dragonem. I ciągniemy pociąg towarowy z kontenerami. Ciężko mi jest policzyć. Ile tutaj jest nawet tych wagonów. Dobra, nie wezmę ślizgu. Oddajmy mocy, niech się skład rozpędza. Prędkość zadałem na 100 km na godzinę. Potwierdzenie ETCS-a mamy, ale z tego co mi wiadomo, ETCS tutaj niestety nie działa. Możemy sobie wyłączyć albo włączyć hamowanie elektrodynamiczne. Był za tym, żeby zostawić włączone. Czy jeszcze możemy? A odliczanie metrów. To chyba niepotrzebnie w lusie. Niby to nam się pokazuje jakiś poślizg, ale on praktycznie nie ogranicza mocy, więc nie ma problemu z tym, że występuje. Oto pika. Nic się nie zapaliło, ani jest HP, ani czułek. Więc co to było? Czemu wystąpiło? A tak, ten monitorek na dole sobie możemy schować. Wolcie, że ja sobie właśnie zrobię zrzut ekranu. I możemy kontynuować naszą jazdę. No i dzisiaj musiałem naklikać, że wyciszyłem mikrofon. A już wiem, co to było odliczanie metrów. Dobrze miało jak czubek. Dziesiąt osiem na godzinę. Pięknie. 32% mocy. Trzeba sobie włączyć światła długie. Już nic nie nadjeżdża z naprzeciwka. Znaczy w sumie teraz to one i tak są niepotrzebne. Mogą być światła mijania normalne. Na ostatnim odcinku zauważyłem, że było dosyć głośno pod względem symulatora. Więc delikatnie go przyciszyłem. Jeszcze się nie nauczyłem, jak tutaj wyświetlać. Rozkład jazdy sobie tak normalnie. Czy nie tylko ten, co tutaj jest, tylko normalny. A nie wiem, czemu w grze mamy 19 lipca tego roku. Bo wcale nie ma tej daty normalnej. To mnie tylko zastanawia. No trochę my tych wagonów mamy.
Szkoda, że nie można coś sobie zobaczyć, przejść tą kamerą dalej. No dobrze, ale już nie kombinujmy, siedźmy w tej lokomotywie. Dajmy trochę może więcej tej mocy, że pociąg zwalnie. Jedziemy przed nami Olszamowice za 8 km. Ładnie jest ten Dragon wykonany. Ta syren. Szkoda, że nie ma klawisza, ale jak cisnę dwa klawisze naraz od syreny, to nic się nie dzieje. Bo on mnie wie, w którą stronę ma tą wajchę posunąć. Zamiast dusić to, co tam jest na dole. Nie? A łazami wszystko w porządku. Cały przejazd miał nam trwać około 30 minut, więc idealnie na jeden odcinek, żeby nie było dzielonych. Jak coś tak, towarkiem tym razem. Szczerze powiem, że jeszcze nie jechałem towarem. Pewnie jak się patrzy na tą lokomotywę, to czy są jedne światła, czy drugie, to jest to samo. A coś dziwnego się na tym kokpicie dzieje, jak mam tak? Wszystko w porządku, jak mam tak, to jakieś o, dziwne elementy tam latają. R1 ma przelot podany do Bielichowic. W Bielichowicach i Opocznie jest dyżurny. Okej. 72% mocy, bo się dalej zwalnia. Napiszemy panu, że przyjęliśmy. Czy to jest komputer, ale niech też wie, że przyjąłem. Opinia Hobbits 22 km. Jeszcze kawałek jazdy nam został. Żałuję, że nie mogę robić transmisji z tej gry. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa.
czasy na te przejazdy. Przez rozjazdy dziwne. No zauważyłem, że coraz mniej klatek w tym Simray. Nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie tym, że te pociągi jakoś więcej jeździ, czy podobno mają zmienić coś w silniku gry niedługo. Tak pisali w devlogu, bo te odcinki dostaniecie o wiele później niż ja je nagrywam. To jest nagrywane 29 czerwca. Akurat mam trochę czasu. O, się coś ty jest nie tak. 146.051, przelot podany. Tutaj to jakiś postój w tych Olszamowicach. Tam jeden pociąg stał, tutaj stoi. Kurde, gracz jest jak dziś, tak, to jest gracz. O, w Olszamowicach też już się dyżurny ruch pojawił. To jeden, widzę tu ostre hamowanie idzie w grę. Delikatnie jeszcze zmniejszymy prędkość na tempomacie. Czemu oni tak trąbią, jak przyjeżdżają? Nie ma żadnego wskaźnika, nic. Też jak pociąg przyjeżdża, to nie trzeba używać sygnału. Wjeżdżamy do strefy jazdy bezprądowej, więc wyjmujemy dźwignię mocy. Oczywiście i tak hamujemy, no ale... Możemy już się wyzbyć tego hamowania. Wystarczy. Nie, do tej światła dłonie wcale nie świecą dalej, tylko mocniej tu przed nami. Na pewno go zrozumiałem, co chciał przekazać. Może tamten lepiej zrozumiał. Ale ja niestety nie. Teraz 38 po brebie. Dobrze, teraz
widać, to w dużej mierze wygląda, że człowiek po prostu jedzie i jedzie i jedzie tym towarem. Chyba, że jakieś ekspresy trzeba przepuszczać. Wtedy trzeba na bord zjechać. Pociąg sobie nie daje rady. No praktycznie jest 100% mocy zadane. 93, a on dalej znowu. Ciekawe. Wyciemnienie oświetlenia pulpitu i nic się kończy, nie dzieje. Widzicie, się wyrówna. Teraz hamuję. A jazda bezprądowa, ale my i tak prąd. Dużo nie bierzemy, tylko hamujemy, nie? To hamuje z elektrodynamicznie. Gdzieś kiedyś coś swojego nie chciał. Stopnie się w bazę 40, mam przygotowane. Gdzieś kiedyś właśnie słyszałem, że te pociągi odzyskują energię i przesyłają to do sieci, a nie biorą energię z sieci w trakcie hamowania. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, podobno to
coś zależy od lokomotywy, bo niektóre robią właśnie na odwrót. Nie wiem, jak to jest dokładnie w tym przypadku. Znaczy, jak przejeżdża koło mnie pociąg, to mi się wyłącza ten dźwięk toczenia. Ciekawe. Myślę, ten symulator ma trochę bugów. Przejazd przez punkt kontrolny o czasie. Pięknie. I oby tak dalej. Do 14:48. Chwilę poczekasz, bo przed tobą jest pociąg. Dobrze, dziękuję. Czy tym pociągiem jestem ja? Ciekawe. Tutaj przecież z tobą 40. Gnąłem przecież, no i było słychać. I mamy jazdę bez prądu.
na lekcyjną baczność. Nie pięknie. Ile ci da? Czułek jest HP Mars. Oni to mnie kochają. Widzę, że to poczna jest gwiazd. No. Nawet przelot praktycznie. Adam żegnał wszystkich. Wjazd do opoczna, albo mamy wjazd na boczek. Teraz się przekonamy. Idziemy stówką, to się nie musimy za dużo martwić, tak zdążymy wyhamować. My jeszcze nie wiemy, czy trzeba będzie hamować, czy tylko zwalniać. Jednak mamy wjazd, super. Lazujemy. 412.03.8, przelot dany. Przyjąłem 412.038. Mieli do pociągu jazdu. No jednak. Już myślałem, że trzeba będzie zwalnić. Jest przez punkt kontrolny o czasie. To fajnie.
Światełka długie wchodzą. Proszę do 3160. Jest to 33, jest podane. Dzięki. Jazda prądowa. Ojej, światło trzeba wyłączyć na oś. Zresztą tam i tak. A proszę, czy zjadłeś mnie do krawędzi paranowej? A nie, przepraszam, ja nie odesuję. Nie, to jej masz przystanek techniczny nie przepierony. To przepraszam, nie zwróćcie uwagi. Będzie pociek do odjazdu 16.133, odpierono. Odcinek już trwa 34 minuty. To miało być 29. Oszukali mnie, oszukali. Żadnik oczywiście. Cóż, dojedziemy już do tych Radzic. Zgłoś gotowość do wyjazdu. Czyżby znowu żeby 16.143, zgłoszę gotowość. 16.133, wyjazd podany. Czy wjazd do Indzikowic jest? A nie na 40 albo 60. Możemy delikatnie przyhamować. Że jeszcze troszkę odciągnij. Jeszcze troszkę. A tyle myślę, że wystarczy. 60. 50, rozumiemy pomału.
45. I 40. Sprawdźmy sobie, przepiszmy się. Niech tak będzie. No i wjeżdżam. 1443, wyjazd podany. Na razie bez wyjazdu z Idzikowic. Dwadzieścia. To nie tu w prawo, nie? Czy prosto? Prosto. Myślę, że w prawo. A nie, jednak w lewo. Jeszcze bardziej w lewo. To w prawo. 41-138, robimy wycisk techniczny, czy lecimy? Czterdzieści jeden, 138 chyba śpi. Ale tak chyba. Semafor. Wstępny na V, masz przy tym 40. No i super. To lecimy. Magane dopiero zaraz jazdy wjeżdża. O, nie powiem, kawałek pociągu za nami jedzie. Dopiero cały skład wjechał na bocznicę. Teraz. Jest 133, zgubę podjazdu. No i to już po prostu. Próbne odliczenie metrów. Przyspieszać. Pewnie według tego nie powinien. Trzeba wtedy przyspieszać, a... Czternaście, 133, wyjazd podany. O matko święty, co to się wydarzyło? No, widzicie, według tego jeszcze jest 40, chociaż już za tamten rozjazd wyjechałem, z którego bym miał dziś odbić. Całym składem, nie? Wszystko zależy jeszcze od stacji.
przy niektórych to dopiero od samego końca. No widzicie, teraz już stuwa wskoczyła. Czy od jakiego momentu? Chyba końca stacji, nie? Gdzieś pewnie za niedługo będzie koniec misji. Jak mi się wydaje. Ciekawe jak tego składu jest, bo ten pociąg wcale tak chętnie nie chce przyspieszać. Czterdzieści jeden, 42 do Opoczna. Będzie przelocik? Tak, tak, będzie przelocik przez jedną minutę. Dzięki, przyjąłem. Będzie się akurat skończył scenariusz. Więc no cóż, przejechaliśmy dzisiaj 68 km. Zajęło to nam niby 46 minut. Odcinka jest 44, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa pa.